Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby. Siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień. Jesteśmy gotowi na Halloween. Musisz być przebrany, kiedy przyjdzie tu Luiza, żebyśmy mogli iść razem po słodycze do naszej babci. Wampir! O! Nie, Max, to zbyt przerażające. Daj mi zęby. Ja przebiorę się za kopciuszka, a ty będziesz moim małym księciem. Lepiej się pośpiesz, braciszku, bo przegapimy całą zabawę. Nie. O! Sukienka dla kopciuszka. Czegoś brakuje. Wasza wysokość? Zgadnij, kim jestem? Wampir! Książęta nie mają zębów wampira ociekających wiśniowym syropem, Max. Zapamiętasz? Książęta na pewno nie mają też sztucznych rąk. Oddaj mi to, Max. Dziękuję. Książęta noszą czerwone peleryny i robią to, co im każą księżniczki. Zęby, Max. A teraz nałożę makijaż kopciuszka. Sekret dobrego makijażu – nie przesadź z nim. Teraz trochę szminki. Rubinowa czerwień, moja ulubiona. Potrzebny mi już tylko książę. Nie zapomnij miecza. Max? Wampira! Ile masz kompletów sztucznych zębów, Max? O! Babcia nie chce, żeby straszył ją wampir. Książę jest lepszy niż wampir. Książęta noszą czerwone peleryny. Co to
to za książę, który nosi czarną? Teraz wyglądasz jak przystojny książę. O, Luiza już jest. Czas zacząć zabawę. Cukierek albo psikus! Szkoda, że nie pomyślałam o złotowłosej. Szkoda, że nie pomyślałam o kopciuszku. Cześć, Max. Jestem złotowłosa. Za kogo się przebrałeś? Może zgadniesz? Max jest małym... wampirem! Dobrze, Max. Bądź sobie wampirem, ale wampiry nie dostają cukierków. Zgadza się. Idziemy po słodycze do babci. Chodź, Max! Poza tobą nie ma takiego strasznego kostiumu. Nie dostaniesz zbyt wielu słodyczy. Cukierek albo psikus! Wampir! Widzisz? A nie mówiłam? Co się stało z domem babci? Skąd się wzięły te wszystkie pajęczyny i pająki? Nie, Max! W tym kostiumie przestraszysz babcię i nie będzie żadnych słodyczy! Odsuń się trochę. Ja zadzwonię. Babcia będzie bardzo zaskoczona. Cukierek albo... Dobry wieczór! Wampir! Kolekcja liści robi. Chwileczkę, Max! Może mi się przydać. No dobrze, możesz go wziąć. Mam już kilka takich. Lato się skończyło i zaczyna się nowa pora roku. Wiesz, jak ona się nazywa, Max? Nazywa się jesień. Wiesz, co się dzieje jesienią? Robi się coraz zimniej. Drzewa zaczynają się trząść i wtedy wszystkie liście spadają. Spadł. Tak. A kiedy liście spadają, musimy zebrać kolekcję liści na lekcję. W tym roku moja będzie najlepsza w całej klasie. Wyjaśnię ci to. Muszę zebrać tyle różnych liści, ile się da. Jeden liść z każdego drzewa w okolicy. Kiedy znajdę nowy liść, wkleję go do zeszytu. Mam już prawie wszystkie liście. Brakuje mi tylko czerwonego buku, klonu japońskiego i najrzadszego liścia, osiki. Gdyby udało mi się znaleźć liść osiki, moja kolekcja byłaby najlepsza w całej klasie. Nawet Luiza nie znalazła jeszcze liścia osiki. Mam nadzieję, że mi się uda. Spadły. Świetnie.
sprawdzę, czy są tu takie, jakich potrzebuję. Ten mi niepotrzebny. Taki już mam. Tego nie chcę. To chyba czerwony Bóg. Lepiej sprawdzę w zeszycie. Tak jest! Mam liść czerwonego Buku. Dziękuję! Spadły. Aha, stos liści robi się coraz większy. Na pewno znajdę tu liść klonu japońskiego. To nie ten. Ten też nie. Taki już mam. Spadły. Jeśli się nie mylę, to jest liść klonu japońskiego. Sprawdzę. Aha. Spadły. Max, co ty wyprawiasz? Przysypałeś mój zeszyt. To jest tyle liści, że trudno go znaleźć. O, tutaj jest. A gdzie położyłam liść klonu japońskiego? Uff, znalazłam go. Proszę, kolejny liść do mojej kolekcji. Teraz do kompletu brakuje mi już tylko liścia osiki. Max, wystarczy, nie dorzucaj już liści. Ha, to chyba jest on. O, gdzie on spadł? Trzymaj się, Max. Mówiłam ci, że już wystarczy, nie dorzucaj. Ten liść osiki musi być gdzieś tutaj. Ani kroku dalej, Max. Najlepiej zrób jeden krok do tyłu. Najmniejszy podmuch wiatru może rozwiać ten stos i wtedy stracę mój liść osiki na zawsze. Możesz odsunąć się jeszcze kilka kroków dalej, tak na wszelki wypadek? Tak, dobrze, Max. Ha, jest mój liść! Teraz muszę się tylko upewnić, czy to rzeczywiście liść osiki. Dobrze. Powinien wyglądać tak. Zgadza się! Znalazłam liść osiki! Prawda, że to wspaniale? Będę mieć najlepszą kolekcję liści w całej klasie. Max? Max? Najlepszą kolekcję liści w całej klasie. Na pewno nigdy nie znajdę liścia osiki. He, coś podobnego. To mój liść osiki. Ciekawe, skąd on się tu wziął. Spadł! Niebieska tarantula.
Dobrze, Max. Jeszcze jedna historia i gasimy światło. Tarantula. No nie wiem, Max. Niebieska tarantula jest dla starszych króliczków. Możesz potem mieć złe sny. Przeczytajmy lepiej Dobranoc śpiochu. To ładna historia. Dobranoc śpiochu. Tarantula. Dobrze, Max. Ale przerwę czytanie, kiedy zrobi się strasznie, bo nie będziesz mógł zasnąć. Pewnej ciemnej, deszczowej nocy na ścianie pojawił się cień. Niebieska tarantula była gotowa do ataku. Kto będzie kolejną ofiarą? Może to ty? A może mały króliczek z sąsiedztwa? Wie to tylko niebieska tarantula. Więc kiedy rozgnieciesz robaka, uważaj, bo niebieska tarantula może rozgnieść ciebie. Koniec. Cieszę się, że niebieska tarantula nie jest na mnie zła. Max! Nie bój się, Max. Niebieska tarantula rozgniata tylko niegrzeczne króliczki. Masz tu swojego czerwonego słonia. Czas spać. Dobranoc, pchły na noc, braciszku. Tarantula! Dobranoc, Max! Max, co ty tu robisz? Tarantula! Będziemy czytać tylko Dobranoc śpiochu. Tarantula! W twojej szafie nie ma żadnej tarantuli. To tylko bajka. Widzisz? A teraz kładź się. Tarantula. To tylko bajka, Max. Nie ma żadnej niebieskiej tarantuli. Nie ma żadnej tarantuli w twojej szafie. Ani żadnej niebieskiej tarantuli za oknem. Oczywiście nie ma jej też pod twoim... Ten dźwięk z całą pewnością dobiega spod twojego łóżka. Odsuń się, Max. Twoja starsza siostra się tym zajmie. Co to jest, Max?
tylko twój klaun. Mówiłam ci, niebieska tarantula istnieje tylko w wyobraźni. Teraz możemy bezpiecznie iść do łóżek. Dobranoc, Max! Max? Czy to ty, Max? Polska Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego, Joanna Kuryłko. Dźwięk Marcin Pilich. Montaż Danuta Rajewska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Teksty piosenek Wiesława Sujkowska. Kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz i inni.